you for coming and have a great ceremony. Thanks a million. Thank All the best. You. A mógłbyś się jeszcze wycofać? A to jest bardzo dobre pytanie. Dziękuję. Good evening. Welcome to the 29th European Film Awards. Całe to przygotowanie, zabezpieczenia, zaproszenia, filtracja gości. Myślę, że to się po prostu nie zdarza w naszym kraju. To jest wielki przywilej dla Wrocławia mieć tę imprezę. Piers Brosnan. Yes, Poland is a part of Europe and will be. Maren Edwards. Od kilku dobrych lat dzieje się naprawdę świetnie w polskim kinie. No, dowodzą tego liczne nagrody na całym świecie. Nie prowadzę tej imprezy. Zrzucam to Maćkowi na barki, a wiem, że jest zawodowcem i na pewno zrobi to świetnie. Najbardziej to Almodóvara. Uwielbiam jego wszystkie filmy. To, co widzicie za moimi plecami, to dziennikarze, którzy są w pracy. Przyjechali tutaj do Wrocławia z całego świata, żeby specjalnie dla Was na żywo zrelacjonować to wydarzenie. To jest strasznie niewdzięczna robota i nienawidzimy jej, bo nie wiadomo, co się wydarzy. Właściwie niewiele się wydarzy i trzeba łapać każdą kroplę, każdy moment. Valeria Bruni-Tedeschi, także za nią bardzo trzymam kciuki, zrobiła świetny film. Sam fakt, że jestem nominowany, pokazuje, że jednak twórcy z całej Europy docenili scenariusz i uznali, że jest wart pokazania. Jak pomyślimy o tym, że ten czerwony dywan zjeździł całą Europę, żeby finalnie wylądować we Wrocławiu, to jedyne, co możemy powiedzieć, rozpiera nas duma. Z Piersem Brosnanem było trochę tak jak wyznania gejszy, to znaczy tylko na niego spojrzałaś i uległ, a nie chciał rozmawiać. A myślisz, że tak było? Greetings to Viva Magazine, Viva TV. Thank you. Your good self.